Cześć kochani, mam nadzieję, że wszyscy najedzeni, napici, szczęśliwi po świętach. A ja zapraszam Was dzisiaj na podsumowanie tego roku, podsumowanie ulubieńców. Wiecie, że ja nie wrzucam ulubieńców co miesiąc, bo dziwne by było przy specyfice mojego kanału, żebym co miesiąc miała 100 tysięcy par butów i ubrań i wybierała sobie z nich ulubieńców. Tak nie jest, wrzucam raz na parę miesięcy i zawsze właśnie podsumowuję rok. Także dzisiaj będą ulubieńcy roku. Dobra, zacznę jak zwykle od butów i pokażę Wam kilka par na początek, które były najfajniejsze dla mnie w tym roku i najwygodniejsze i najlepiej mi się sprawdziły. Rzeczy jest dzisiaj dużo, także wiecie, szykujcie kawę, ciastka, nie wiem, popcorn, cokolwiek. Mogą być też pomidory do rzucania w ekran, jak się wkurzycie, że trwa to wszystko za długo, ale właśnie zaczynam. Zaczynam od butów Melisa i to są pierwsze Melisy w tym zestawieniu i ostatnie, ponieważ tak generalnie przyglądając się bardzo konkretnie i dogłębnie wszystkim moim butom, okazało się, że w Melisach chodziłam sporo, w tych jednych najczęściej, ale miałam też zdecydowanie wielu, wielu innych ulubieńców obuwniczych spoza kategorii Melisa. Także Melisy, dzisiaj nie nasycicie się Melisami za bardzo, bo będą tylko jedne. Ten model pokazywałam Wam wielokrotnie w 2017 roku, bo te buty rzeczywiście są moim takim melisowym topem sezonu roku. I tak jak mówiłam kiedyś, jak te buty do mnie przyszły, to wydawało mi się, że będą mega niewygodne. Dlatego, że już mam doświadczenie z melisami złączonych materiałów gumy i Melflexu, że nie do końca to wszystko gra. Ale jak się okazało, tutaj jest zupełnie inaczej i te buty były mega, mega wygodne. I bardzo fajnie mi się je nosiło i często je nosiłam. I też są fajne pod tym względem, że wiecie, dodają centymetrów, ale właśnie nie są za wysokie, także można je spokojnie nosić na co dzień. Oczywiście dzisiaj wszystko, co tylko dam radę i będzie jeszcze dostępne z tych rzeczy, które Wam pokażę, postaram się Wam podlinkować, a jeżeli coś nie będzie, to spróbuję znaleźć coś bardzo podobnego. Zdradzę tutaj od razu, że te buty już w Brazylii pojawiły się w nowych kolorach, także jeżeli na przykład w europejskim sklepie będą takim na Unię Europejską, to też Wam je podlinkuję, jeżeli nie, to będziecie musiały trochę poczekać do wiosny. Także to jest numer jeden. W tym roku pierwszy raz miałam styczność z butami marki OKB, to jest amerykański brand i właśnie ma swoje przedstawicielstwo w Polsce i właśnie to jest numer dwa tego roku. To są sandały OKB, które pachną jakąś taką kawką fajną, cappuccino, czymś takim, bo one również pachną i są z podobnego do Melflexu tworzywa i te buty w tym roku zdeklasowały moje Melisa Bohemia, które były ulubieńcami właśnie zeszłorocznymi. To są mega, mega wygodne sandały, których ja w ogóle na stopie nie czułam w lecie. Przypuszczam, że one jeszcze są na stronie sklepu, jeżeli są, to oczywiście będą podlinkowane na dole. I tak, bardzo dobrze mi się je nosiło, jeszcze sobie tutaj zerkam, ja mam rozmiar 37 i myślę, że bardzo chętnie jeszcze bym postawiła na kolejną sztukę, kolejną parę właśnie tego modelu. One pojawiają się w różnych wersjach kolorystycznych i z różnymi tutaj zdobieniami, ale zasadnicza bryła samego buta, zasadnicza, nie wiem, kompozycja całego buta jest bardzo podobna. Może są troszeczkę ciężkie, któraś z Was mi pisała właśnie, jak o nich mówiłam w filmie, że dla niej są ciężkie, ale dla mnie są po prostu świetne, idealne buty. No i jak widzicie, no nie są w ogóle zniszczone, w ogóle po nich nie widać, że były noszone, jedynie tutaj widać troszeczkę. Tak, bo to jest też brudne, ale jest ładna podeszwa. W 2017 roku też przekonałam się jeszcze bardziej do butów sneakerowych i postawiłam na Reeboki. Ponieważ zazwyczaj nosiłam Adidasy i buty Adidasa bardzo lubię, natomiast miałam też jedną parę Reeboków klasików białych swego czasu, które były bardzo wygodne, ale nie do końca wczułam się w nich, tak wiecie, sobą i tak dalej. Białe sneakery nie do końca, po prostu nie do końca się w nich czuję dobrze, ale jak zobaczyłam te, słuchajcie, to się po prostu zakochałam i stwierdziłam, że muszę je kupić. I to są Reeboki, które powstały we współpracy z naszymi krajankami, naszymi Polkami z Local Heroes. Generalnie świetne projekty robi Local Heroes, a ta współpraca z Reebokiem była jedną z najbardziej udanych według mnie. I właśnie kupiłam sobie takie jagodowe
Reeboki. I te buty są po prostu mega wygodne. Już od tej pory kupiłam dwie kolejne pary Reeboków, ale te są zdecydowanie najwygodniejsze i mają futro, które jest po prostu totalnym odjazdem. Nosiłam je w lecie, nosiłam je na jesieni. Ani kolor nie jest jesienny, ani futro nie jest letnie. Właśnie to jest świetne w tych butach, że są tak bardzo nietypowe. Oczywiście dla osób bardziej konserwatywnych powiem, że to futro można też ściągnąć. I te buty były w dwóch wersjach kolorystycznych, różowej i fioletowej. Ja wybrałam właśnie tą fioletową. Także to też były moje takie wycieruski codzienne. Uwielbiam je. Zresztą widać, po nich tutaj się już zdążyły pozaginać. Może je troszeczkę wyprasuję według tej metody, którą kiedyś Wam pokazywałam w filmie i będą znowu jak nowe na następny sezon. Jak wiecie, bo wspominam o tym i na Instagramie, czasem i na Instastories, żalę się, że lubię buty na obcasie, ale jakoś tak bardziej w stronę wygody kierują się ostatnio moje myśli przez ostatni rok i nie chodzę już tak często na takich niebotycznych, wysokich obcasach, tylko raczej stawiam na niższe. I pokażę Wam teraz buty, które mają jakiegoś kłaczka i właśnie go muszę ściągnąć. Pokazuję Wam teraz buty, które też świetnie mi się sprawdziły. Mam je od jesieni. To są Vagabondy. Vagabond to jest w ogóle fantastyczna marka. Ja uwielbiam buty Vagabond i to jest chyba moja trzecia para Vagabondów z tego, co kojarzę, albo czwarta. W każdym razie to są takie dziwne, wiecie, z tej kategorii brzydkie, bo teraz brzydkie jest modne. Modne jest brzydkie. I właśnie na tym nurcie brzydoty dostałam swego czasu, właśnie na jesieni jeszcze, takie Vagabondy z Szafaszus. Na niskim również obcasie, w takim klocku, to jest 7 cm, w taki paskudny szpic, z paskudnym szpicowatym wycięciem i na nodze wyglądają tak jakoś bardzo topornie, ale są strasznie wygodne i właśnie ta brzydota mnie w nich urzekła. Zresztą ja je sobie wybrałam, to nie tak, że dostałam, wiecie, co ktoś mi dał, tylko po prostu sobie wybrałam takie brzydale, ale te brzydale są mega, mega wygodne. Sporo w nich śmigałam i nie zrobiły mi żadnej krzywdy, a to już jest coś przy butach na obcasie dla mnie, bo wiecie, będąc szulow też można sobie obetrzeć nogi, pięty, wszystko. I te buty rzeczywiście są świetne. One były jeszcze z tego, co widziałam na stronie już Vagabonda w beżu bodajże, w jakimś takim jasnym kolorze i w czerwieni. Te czerwone to po prostu cudowne. No ale akurat mi udało się dopaść takie czarne, zamszowe. Więc jeżeli szukacie i lubicie takie dziwne buty, to te Wam zdecydowanie polecam. Jeżeli jeszcze gdzieś są, to oczywiście będzie link na dole. Może znajdę wersje jaśniejsze, takie wiosenne, ale jak podobają się Wam, to kupujcie. Naprawdę śmiało. No i moi ostatni ulubieńcy, których pokazywałam Wam w holu zakupowym, tutaj nie będę się już rozgadywać, to są cudowne, cieplutkie, milutkie kapcie Emu Myberry. To są oczywiście z wełny merynosów kapciochy i tak jak mówiłam, w holu zakupowym one są tak ciepłe, że mimo tego, że na przykład tutaj wiadomo, część nogi, część stopy, palce są odsłonięte, to te buty, kapcie w jakiś sposób tak ogrzewają fajnie stopę, że w całą stopę jest ciepluteńko, cudownie i miło. Także jak jeszcze nie macie, a chcecie fajne, porządne kapcie, to polecam jak najbardziej. Zakończyłam butomanię. Teraz pokażę Wam moją ukochaną, ulubioną, jedną z dwóch ukochanych i ulubionych, ale taką bardziej, torebeczkę. Torebeczkę, torbę właściwie. To jest... A, jest jeszcze Melisa. Mówiłam, że co prawda buty były ostatnie, ale Melisa się jeszcze pojawia. To jest torba Melisa, którą kupiłam w tym roku. Jedna z dwóch. Druga, taka metaliczna, brązowa, leży na razie w szafie. Stwierdziłam, że nie będę wygrzebywać dwóch, tylko pokażę Wam na przykładzie jednej. A ta srebrna, brokatowa, jest ze mną najczęściej. Uwielbiam tą torebkę i słuchajcie, mam od paru miesięcy obie te torby. Non-stop praktycznie noszę na przemian z moim Calvinem, wiecie, takim starym, wyświechtanym, którego też strasznie kocham. Ale te torby w dalszym ciągu wyglądają jak nowe. I z tego co pamiętam, to te torby też schodziły jak świeże bułeczki, więc jeżeli jeszcze gdzieś znajdę, to Wam pokażę. Pasek jest cały. Pamiętacie, robiłam film o tych torbach i się zastanawiałam, ile można do nich napakować, żeby pasek wytrzymał. No ja pakuję dosyć dużo i pasek w dalszym ciągu jest, więc chyba to o czymś świadczy. Także to jest moja ukochana torba. No i oczywiście pachnie Melflexem cudownie. Kiedyś jak w pracy byłam na spotkaniu ze znajomą, właśnie miałam tą torebkę, to tak wąchała, ja się tak zastanawiałam, o co chodzi. I w końcu mówi, ty masz Melisy? I ja mówię, no nie. To co to tak pachnie?
Ja mówię, a może torebka? Ona, wow, pachnąca torebka, i w ogóle strasznie się zajawiła na tą torebkę. Nie wiem, czy ją sobie kupiła, czy nie kupiła, ale w każdym razie, no, ona też pachnie i pachnie dosyć mocno po tych paru miesiącach wciąż. Także to jest też coś, co Wam polecam, jeżeli tylko się Wam podoba. O dziwo, z kategorii odzieżowej mam tylko takie trzy rzeczy, które pierwsze przyszły mi do głowy, ale to też z tego powodu, że nie chciałam, wiecie, tutaj całej szafy wybebeszać i Wam pokazywać po prostu wszystkiego, co uwielbiałam, więc wybrałam trzy rzeczy, które przyszły mi do głowy, które są takim moim topem. Pierwsze to jest bluza z Bershki, na takim cudownym wieszaku metalowym. Bluza z Bershki, którą kupiłam gdzieś na początku roku jeszcze. I słuchajcie, ta bluza jest z sieciówki. Wiadomo, że w sieciówkach jest różnie z jakością. Ja w tej bluzie strasznie dużo chodziłam. Ona nie ma ani jednego zmechacenia. Jest po prostu wspaniała, świetnej jakości. No i te perły mnie w niej urzekły. I pamiętacie, jak ją pokazywałam pierwszy raz, to Wam mówiłam, że te perły z kolei były słabo dosyć przyszyte i bałam się, że poodpadają, i każdą z tych pereł przyszyłam jeszcze raz od nowa mocniej. Także to jest takie, wiecie, świetna bluza z elementem do it yourself. No ale w każdym razie, no na pewno tych bluz już teraz nie ma, bo to była jeszcze kolekcja na wiosnę, ale też jak znajdę coś podobnego, to Wam podlinkuję, a jeżeli nie znajdę, to naprawdę możecie szukać wszędzie, bo teraz jest zatrzęsienie pereł, sezon zimowy generalnie jest przy zeszłorocznych haftach, w tym roku objawił się jako typowo perłowy, także moja ukochana, śmigana wielokrotnie bluza po prostu w stanie, jak dla mnie, wciąż idealny. Druga z trzech rzeczy to jest coś, jak widzicie jeans, to mówię i mnie oglądacie od dawna, to możecie się już domyślać, co to jest. To są moje ukochane boyfriendy slimy z Zary. Też jeszcze z lata, z gigantycznymi dziurawcami tutaj wszędzie, więc no nie chodzę w nich chcąc nie chcąc teraz, jak jest zimno. Ale to jest fantastyczny fason, w którym wygląda się po prostu bardzo zgrabnie. Nie są za luźne, nie wiszą na pupie, tak wiecie, jakby tam był nadmiar czegoś na tej pupie. Nie wiszą też z przodu, fajnie się układają, są dosyć luźne. No i niestety na razie nie mam jak w nich chodzić, ale przypuszczam, że jak będę kręciła za rok ulubieńców i gdyby byli przyszłoroczni, to też by się mogli pojawić w tych ulubieńcach. Zresztą mam tutaj mnóstwo takich rzeczy, jak pokazuję. Mnóstwo jest rzeczy, które tak na dobrą sprawę mogłabym pokazać jeszcze raz z zeszłego roku, które są też moimi ulubieńcami tego roku. Ale nie będę tego robić, bo ten film by trwał po prostu 2 godziny. Jak chcecie, to możecie sobie na tamten film z zeszłego roku wejść, on jest wciąż aktualny. Także to jest druga rzecz, to są moje ukochane boyfriendziory. I widziałam, że teraz w zimowych kolekcjach też pojawia się ten model boyfriend slim. Nie miałam okazji zmierzyć, szczerze mówiąc, bo w Zarze, bo w Bonarce musieliby mi to przywieźć gdzieś z jakiegoś magazynu, czekać 15 minut, nie chciało mi się po prostu. I te początkowo kosztowały 199, w nowych kolekcjach też kosztują 199. Ja natomiast poczekam na przeceny. I jak będą po 59 czy 69, tak jak kupiłam te, i jeszcze będzie mój rozmiar, to na pewno sobie kupię i Wam dam znać, czy to jest to samo i czy są tak samo fajne. I ostatnia moja ubraniowa rzecz to jest też stosunkowo niedawny nabytek i uwaga, to jest Shein. To jest płaszcz w kratę, który jakiś czas temu dostałam z Shein, niedawno całkiem, ale sporo w nim też już chodziłam i to jest rzeczywiście świetny, bardzo wygodny, ciepły płaszcz, jak na płaszcz, bo to jest płaszcz tweedowy. Także też fantastyczna rzecz i całkiem, całkiem fajnie leży. Przynajmniej ja się sobie w tym płaszczu podobam. Jest długi, jest ciepły, ma w miarę szerokie rękawy, więc można sobie tam, wiecie, wpakować jakiś taki grubszy, fajny sweterek. I też mi się świetnie sprawdza, chociażby na przykład z takim szalem futrzanym, który też Wam w holu pokazywałam, bordowym. Bardzo fajnie jedno z drugim pasuje. Także to jest moja kolejna ulubiona rzecz tego roku. A na koniec zostawiłam sobie taki deserek, czyli kosmetyki. Kto nie jest zainteresowany, to już może wyłączyć, ale będę miała parę naprawdę fajnych rzeczy, które mogę Wam polecić, zarówno z kategorii pielęgnacji, jak i takiej, wiecie, makijażu, pazurków oczywiście i tak dalej. Także zaczynam. Dwie pierwsze rzeczy to jest makijaż. I to są moje po prostu takie, wiecie, KWC, kosmetyki wszechczasów, które już mi się kończą, ale zdecydowanie będę kupować kolejne, bo po prostu u mnie sprawdzają się świetnie. Pierwsze to jest podkład Revlonu, który nazywa się Nearly Naked. I to jest kolor u mnie 120
Vanilla. Chyba jeden z najjaśniejszych. To jest bardzo fajny podkład, ale dla mojej cery. Oczywiście Wam może nie pasować, jeżeli go kupicie, ale dla takiej cery, jaką na przykład ja mam, czyli suchą, z tendencją do tłuszczenia się, wiecie, tutaj noska, bródki, czułka, czyli punktu T, to ten podkład sprawdza się rewelacyjnie i ja w którymś momencie go porzuciłam na rzecz Vichy Norma Derm 3D. Nie, Vichy Derma Blend 3D bodajże, coś takiego. Ale bardzo szybko do niego wróciłam. To jest podkład na dobrą sprawę transparentny w pewnym stopniu. On tylko wyrównuje koloryt i go rozjaśnia, ale robi to w perfekcyjny sposób. On na przykład się nie sprawdził u osób z problemami z cerą, czyli wiecie, z jakimiś tam krostkami i tak dalej. Natomiast dla osób, które chcą sobie tak ładnie, że tak powiem, sfotoshopować karnację, będzie świetny, zatkać pory, zasłonić i tak dalej. Powinien być bardzo fajny, jeżeli oczywiście będziecie mieć tą taką cerę podobną, powiedzmy, w jakimś tam stopniu do mojej, czyli tutaj przesuszoną, a tutaj nieprzesuszoną. No i to jest też podkład nawilżający, także jest bardzo, bardzo fajny, już właśnie mi się kończy, będę musiała kupić nowy. To była pierwsza rzecz. A druga rzecz, która idzie w teamie z tym podkładem u mnie, to jest Sexy Mama The Balm. To jest transparentny puder. On nie jest transparentny w opakowaniu, widzicie, kończy mi się tutaj. Ale to jest świetny, świetny, wspaniały puder, który bardzo, na bardzo długi czas matuje mi twarz i też jest bardzo delikatny. Nie widać go na twarzy jakoś tak, wiecie. Czasami te transparentne pudry są białe w opakowaniu, jak się popatrzy. I potem to wygląda, jakby ktoś nałożył na twarz mąkę, a ten właśnie jest taki idealny. Teraz jedna rzecz z pielęgnacji, którą też porzuciłam na długi czas, a potem do niej wróciłam i okazało się, że to jest strzał w dziesiątkę. To jest serum do twarzy z BioIQ. Generalnie pokazuję Wam tylko serum do twarzy w tym momencie, ale miałam też krem, który jest dwa razy taki i też zużyłam go całego i też był świetny. Natomiast to serum jest kapitalne, bo to jest coś, co tak na dobrą sprawę w ogóle twarzy nie zatłuszcza, natomiast świetnie, świetnie ją nawilża. I to też jest coś, co dostałam od właśnie BioIQ. Nie pamiętam kiedy nawet, bardzo dawno, ale też sprawdza mi się kapitalnie i myślę, że sięgnę po kolejne opakowanie właśnie tego serum albo tego kremu, bo tak na dobrą sprawę ciężko się zdecydować, bo obydwa są bardzo fajne. A teraz marka, którą odkryłam w tym roku i kocham po prostu nad życie. Też mogłabym Wam pokazywać parę rzeczy z tej marki, ale stwierdziłam, że postawię tylko na jedną. To jest pomadka matowa Nabla Liquid Matte Lipstick Liquid, coś takiego. W każdym razie Liquid Matte i Lipstick znajdują się w nazwie. I ja mam akurat kolor Fetish Mauve. To są świetne pomadki matowe, pomadki zastygające. One są wodoodporne, tak na dobrą sprawę. Bardzo długo utrzymują się na ustach, nie ścierają się. I przede wszystkim, co je różni od innych tego typu pomadek, one nawilżają. Cały czas czujecie, jak macie tą pomadkę na ustach, że tam jest mokro, że jest po prostu nawilżone, nic się nie przesusza kompletnie na ustach. Także to jest też coś, co mogę Wam polecić. Wiem, że Nabla wypuściła chyba jakąś zimową kolekcję też, już się nie zagłębiałam na razie, ale jeżeli znajdziecie dla siebie jakieś fajne kolorki, to zdecydowanie polecam. I to kosztuje około 50 paru złotych. Cena jest no dosyć wysoka, bo można, wiadomo, kupić sobie, nie wiem, Golden Rose czy Vibo, cokolwiek, dużo tańsze, ale powiem Wam, że to jest... Naprawdę, cena idzie w parze z jakością i spokojnie można, jeżeli macie ochotę, kupić taką pomadkę. Myślę, że będziecie zadowoleni. A na koniec zostawiłam sobie hybrydy i pokażę Wam szybko trzy kolory, które koniecznie musicie zobaczyć na jakichś wzornikach czy gdzieś na Instagramie sobie sprawdzić, bo są fantastyczne. Pierwszym z tych kolorów jest Hummingbird z Neonaila. I to jest numer 4812 i to był mój ukochany wiosenno-letni lakier, bo kolor jest bardzo ciekawy. To jest taki nieokreślony kolor, wydaje się fioletowy, ale na paznokciach on sprawia wrażenie raz fioletu, raz jakiegoś takiego błękitu. Jest po prostu fantastyczny. Idzie też trochę w stronę Serenity, także zobaczcie sobie ten kolorek na przykład na Instagramie, po numerze możecie wpisać Neonail 4812 i wyskoczą Wam stylizacje paznokciowe z nim. To był mój ulubieniec właśnie, taki wiosenny. Bardzo, bardzo lubię ten kolor i szczerze mówiąc nie mogę się już doczekać ciepłej pogody, kiedy znowu on będzie taki w klimacie bardzo.
Drugi mój ukochany kolor z tego roku to jest taki, o którym też niedawno całkiem mówiłam, bo to jest jesienna kolekcja z kolei Neonail, kolekcja Boho. Nazywa się Turquoise Wave i to jest numer 5800. To z kolei jest taki przyszerzony, przydymiony, dziwny, nieokreślony również turkus, też piękny kolor. I ma fantastyczne krycie, bo on kryje praktycznie w jednej warstwie, także fajny, bardzo fajny. Ostatni lakier, który Wam pokażę, to już jest Indigo i Indigo, przyznam szczerze, wyrasta na mojego faworyta, jeżeli chodzi o hybrydy, bo rzeczywiście te hybrydy są świetnej jakości, mają taką gęstość, którą lubię, czyli są dosyć gęste i mają fantastyczne krycie, po prostu fantastyczne. A to jest kolor Glam Mam z kolekcji Indigo by Natalia Siwiec i to jest taki ciemny zielony, ale też nieokreślony kolor, który też swego czasu nosiłam na paznokciach i tak jak zazwyczaj mam tak, że po tygodniu już chcę coś zmienić, to ten nosiłam ponad 2 tygodnie i cały czas tak jakby nie mogłam się nasycić, jak patrzyłam na te paznokcie, nie mogłam się nasycić tym kolorem, także świetny, świetny kolor. Kończę w takim razie, mam nadzieję, że Was nie zagadałam na śmierć. I widzimy się następnym razem. Oczywiście, jak mi zostawicie łapkę w górę, to będzie mi super miło. Możecie też subować Szulow, ale tutaj pamiętajcie, są głównie buty i moda. Nie ma tak dużo urody, także ostrzegam od razu, żebyście się nie zdziwili, jeżeli oglądacie mnie oczywiście pierwszy raz. I do zobaczenia, moi drodzy, pa!